Dzisiaj pochodzimy sobie troszeczkę po Paryżu i pozwiedzamy Paryż. Paris. Paryż. Visiter Paris. Czasownik zwiedzać, tutaj zwiedzać Paryż. J'ai toujours rêvé de visiter Paris. Zawsze marzyłam o tym, żeby zwiedzić Paryż. Rêver. Czasownik marzyć. Je rêve de passer un week-end à Paris. Marzę o tym, żeby spędzić weekend w Paryżu. Un rêve. Marzenie. Paris, cette ville de rêve. Paryż, miasto marzeń. J'ai toujours aimé voyager pendant mes vacances. Zawsze lubiłem podróżować podczas wakacji. Un séjour à Paris. Pobyt w Paryżu. Un séjour inoubliable. Niezapomniany pobyt. Faire un séjour. Wyrażenie zrobić sobie pobyt, wyjazd, czyli wszechstronny czasownik robić, które również sprawdzi się w tym kontekście. Je rêve de faire un séjour à Paris. Marzę o tym, żeby spędzić czas w Paryżu. Un week-end à Paris. Weekend w Paryżu. J'y ai passé un week-end magnifique. Przeżyłem niezapomniany weekend w Paryżu. Un voyage. Podróż. Faire un voyage. Odbyć podróż. J'ai fait un très beau voyage. Odbyłem udaną podróż. Apprendre les langues étrangères. Uczyć się języków obcych. J'aime voyager pour apprendre les langues. Lubię podróżować po to, by uczyć się języków. Une gare. Dworzec. I to jest miejsce, od którego zaczyna się każda podróż. Je suis arrivé à la gare de l'Est. Przyjechałam na dworzec wschodni. Il m'attendait à la gare du Nord. On czekał na mnie na dworcu północnym. W Paryżu jest kilka dworców. Il m'a demandé, avez-vous fait un bon voyage? On spytał się mnie, czy miałaś dobrą podróż? Un week-end à Paris en amoureux. Weekend w Paryżu we dwoje. Paris, la ville des amoureux. Paryż, miasto zakochanych. Un week-end en amoureux. Weekend we dwoje. Qui n'a jamais rêvé d'un séjour romantique à Paris? Kto nigdy nie marzył o romantycznym pobycie w Paryżu? Mais quoi faire à Paris? Ale co robić w Paryżu? Il y a tant de choses à voir et à faire à Paris. Jest tyle rzeczy do zobaczenia i do robienia w Paryżu. J'ai trouvé un petit hôtel. Znalazłam mały hotel. Najpierw trzeba znaleźć i zarezerwować hotel. Czasem trzeba zrobić to z pewnym wyprzedzeniem, ale urokliwie położony hotel może dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Un hôtel. Hotel. Un hôtel charmant. Uroczy hotel. S'arrêter dans un petit hôtel. Zatrzymać się w małym hotelu. Dans quel quartier choisir son hôtel? W jakiej dzielnicy wybrać hotel? Trouver un hôtel au cœur de Paris. Znaleźć hotel w sercu Paryża. J'ai pris une chambre à l'hôtel en face de la gare. Zarezerwowałam pokój w hotelu naprzeciw dworca. Elle est très exigeante. Elle ne séjourne qu'à l'hôtel Hilton. Ona jest bardzo wymagająca. Ona zatrzymuje się tylko w hotelach Hilton. Oczywiście wiele zależy od usytuowania hotelu, czy znajduje się w urokliwej dzielnicy i jaki mamy widok z okna. Donner sur. Wyrażenie wychodzić na odnośnie okien. Une fenêtre qui donne sur. Okno, które wychodzi na drobiazg, który jest w cenie hotelu. Les fenêtres de l'hôtel donnent sur la Seine. Okna hotelu wychodzą na Sekwanę. No ale nie chodzi o to, żeby cały czas siedzieć w hotelu, tylko żeby wyjść na miasto, ale przedtem trzeba złożyć walizki w pokoju hotelowym.
Oprócz tego oczywiście trzeba nabrać sił na dzień pełen wrażeń i intensywnego chodzenia, zjadając porządne śniadanie. Un petit déjeuner en chambre. Śniadanie można zjeść w pokoju. Śniadanie w pokoju. Prendre un petit déjeuner en chambre. Wziąć śniadanie w pokoju hotelowym. Il prend son petit déjeuner à l'hôtel. On je śniadanie w hotelu. Ale co poza tym można robić w Paryżu? Faire une longue promenade. Zrobić sobie długi spacer. Une promenade sur les quais de Seine. Spacer po nadbrzeżu Sekwany. Nous avons fait une longue promenade sur les quais de Seine. Zrobiliśmy sobie długi spacer po nadbrzeżu Sekwany. Flâner. To taki bardzo fajny czasownik spacerować, włóczyć się, wałęsać się. Flâner le long de la Seine. Spacerować wzdłuż Sekwany. Se balader. Inny czasownik z tej samej serii, czyli spacerować. Se balader le long du canal Saint-Martin. Spacerować wzdłuż kanału Świętego Marcina. Un café parisien. No i kolejny smaczek wypadu do Paryża, czyli paryskie kafejki. S'asseoir à une terrasse de café. Tutaj można usiąść sobie na tarasie kafejki. Boire un café en terrasse. Wypić kawę na tarasie. On boit un café en terrasse. Pijemy kawę na tarasie. No a poza tym Paryż obfituje w takie mnóstwo zabytków, które trudno byłoby wszystkie obskoczyć w czasie jednego weekendu. Do zobaczenia!